urzędowego w Gdańsku 2 maja 2012 zostało stosowane wobec pana Tomasza Podlaskiego, środek zabezpieczający w postaci umieszczenia go w szpitalu psychiatrycznym po ustaleniu przez sąd, iż czyny wskazane we wniosku zostały przez podejrzanego dokonane, a także iż działał on w stanie wniesionej poczytalności, a więc w artykułu 31 paragraf 1 kodeksu karnego. A to zatem idzie w tym zakresie nastąpiło umorzenie postępowania i tak jak powiedziałam zastosowanie środka zabezpieczającego. Z tym orzeczeniem nie zgodził się obrońca i zarzucił błąd w ustaleniu faktycznych, który miał wpływ na treść orzeczenia zdaniem skarżącego, iż sąd przekroczył w ramach dokonywanej oceny zasady swobodnej oceny dochodu, przyjmując, iż w przypadku Małgorzaty Chmiel, Aleksandry Hawryluk i Agnieszki Kubicy te pokrzywdzone faktycznie przestraszyły się groźby powiadomień pod ich adresem przez podejrzanego. Naruszenia także przepisów postępowania, które w ocenie skarżącego miały wpływ na treść orzeczenia poprzez nieskorzystanie z możliwości wyjaśnienia sprzeczności pomiędzy różnymi opiniami zgromadzonymi w aktach sprawy. Naruszenie przepisów postępowania poprzez rozpoznanie sprawy pod nieobecność podejrzanego w sytuacji, kiedy złożył on oświadczenie, że nie chce brać udziału w tych czynnościach, a sąd zdaniem skarżącego powinien zweryfikować, czy stan świadomości podejrzanego był taki, że sąd mógł to oświadczenie potraktować w cudzysłowie na poważnie i rzeczywiście prowadzić tę sprawę pod nieobecność podejrzanego. I w końcu naruszenie artykułu 94 paragraf 1 kodeksu karnego poprzez jego zastosowanie w przypadku, gdy przeprowadzenie przez stronę oceny całego materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy nie pozwala na przypisanie podejrzanemu obydwu przesłanek strony przedmiotowej, to jest tego, że czyny, które zostały mu przypisane, charakteryzują się wysokim stopniem, znacznym stopniem społecznej szkodliwości, jak również, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że podejrzane podobne czyny popełni w najbliższej przyszłości. Dziękuję bardzo. Pan Mecenas chciał coś powiedzieć? Ja chciałbym coś dodać. Przy pierwszym rozprawom sędzią będę siedział. Proszę. Dlatego, że wszyscy siedzą. Mam swoją godność, nikt nie będzie zmieniał. Zasady są takie, że wszyscy sobie wzajemnie okazują szacunek. Albo będziemy wszyscy stali, albo wszyscy siedzieli. Jak się dlatego sądzi, że w tej razie strony nie mówią. Tak, ale sąd siedzi. Ja nie widzę powodu, dlatego moja godność nie ma być poniżana. Dobrze, co pan chciałby powiedzieć? Chciałbym powiedzieć, że przed pierwszą rozprawą przed Sądem Okręgowym złożyłem wniosek o zmianę obrońcy z urzędu, czego powodem był fakt, że pan mecenas nie skontaktował się ze mną i nie udzielił żadnej pomocy prawnej. Podczas całego przebiegu postępowania składałem kolejne wnioski, które były całkowicie ignorowane. Byłem szykanowany przez prowadzącą postępowanie, co można sprawdzić na podstawie materiałów dowodowych oraz moich wniosków. Ostatnim przejawem odmowy udzielenia pomocy był dzień 4 maja, po zakończeniu rozprawy w Sądzie Okręgowym, kiedy to powinienem mieć zapewnionego obrońcę po to, żeby przygotować zażalenie. Mecenas odmówił udzielenia tej pomocy, co zostało przeze mnie zarejestrowane przy pomocy kamery wideo oraz m.in. przy pomocy połączenia telefonicznego z numerem ratunkowym 997 po to, żeby zarejestrować, żeby taki incydent miał miejsce. I tym samym po raz kolejny składam wniosek o zmianę obrońcy, zwłaszcza, że tym, co przed chwilą słyszałem, po raz kolejny mecenas może ze swojego punktu widzenia działał na moją korzyść, ale z mojego punktu widzenia działał na moją niekorzyść. Chodzi o wniosek złożony przed Sądem Okręgowym, iż nie będę brał udziału w postępowaniu, co pan mecenas uznał za to, że było to być może nieświadome działanie z mojej strony. To było świadome, a tym samym to było protestem przeciwko temu, iż prowadząca postępowanie sądowe Lidia jednak w dalszym ciągu odrzucała mój wniosek o zmianę pełnomocnika, mam na myśli tutaj obrońcy pana mecenasa Friedricha. I tym samym nie widziałem powodu zostawienia się na to postępowanie, o którym przed chwilą była mowa,
ze względu na fakt, że skoro nie mam obrońcy, to i postępowanie nie mogło się odbyć, a przyjazd z Żabianki do Gdańska wiązał się z kosztem. Jako osoba bezrobotna, nie posiadająca zabezpieczenia socjalnego na poziomie minimum egzystencji, nie mogłem narażać swojego zdrowia i tym samym nie widziałem podstawy do tego, żeby na to postępowanie się stawić. Po raz kolejny składam wniosek o zmianę obrońcy i dołączenie dowodu rzeczowego w postaci zapisu z kamery z dnia 4 maja 2012 roku, treści SMS-ów wymienionych z mecenasem z mojego numeru telefonu zarejestrowanego, które miały miejsce dzień wcześniej, oraz treści połączenia telefonicznego z numerem 997. Nie wiem, czy to jest śmieszne? Mam wrażenie, że pani sędzia się uśmiecha. Wysoki sądzie, postanowienie Sądu Okręgowego w tym zakresie jest słuszne. Oparte zostało przede wszystkim na opinii biegłych lekarzy psychiatrów, którzy stwierdzili, iż Tomasz Podlaski nie może odpowiadać za czyny z uwagi na swoje dolegliwości związane z chorobą psychiczną. Wysoki sądzie, Tomaszowi Podlaskiemu zarzucało się popełnienie przestępstw, za które grozi kara pozbawienia do 3 lat pozbawienia wolności. Sposób popełnienia tych przestępstw, w szczególności tu chodzi o przestępstwo związane z znieważeniem głowy państwa prezydenta RP, jak również innych osób, które uczestniczyły na etapie postępowania, etapie postępowania przygotowawczego, które zostały również ich interesy naruszone, wskazuje, iż jedyną możliwą karą dla Tomasza Podlaskiego byłaby kara bezwzględnego pozbawienia wolności. Jednakże z uwagi na to, na fakt, iż nie może on odpowiadać w tym zakresie, zasadne było skierowanie wniosku o zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym. W związku z powyższym, Wysoki Sądzie, wnoszę o uwzględnienie zażalenia złożonego przez obrońcę podejrzanego i utrzymanie postanowienia Sądu Okręgowego w Gdańsku. Dziękuję. A wniosku Tomasza Podlaskiego? Odrzucenie czy przyjęcie? Proszę pana i państwa, przede wszystkim po naradzie sąd wyda oczywiście orzeczenie, które będzie wyłożone w sekretariacie o godzinie 15. Oskarżony może osobiście się zapoznać z treścią tego orzeczenia albo telefonicznie uzyskać informacje o jego treści. Chciałbym jeszcze się dowiedzieć, dlaczego to, co tutaj mówiliśmy, nie było protokołowane. Dlaczego nie ma? Wszystko? Słowo, słowo? W takim razie chciałbym jeszcze chwileczkę. Zostałem pomówiony przez pana prokuratora, który stwierdził, że popełniłem przestępstwa. To, czy popełniłem przestępstwa, może zadecydować, może tylko potwierdzić wyrok sądowy po przewodzie sądowym, na podstawie którego strony zarówno oskarżyciel, jak i rzekomo winny mógł przedstawić swoje dowody i albo to udowodnić swoją niewinę, albo przegrać. Ale mecenas... Kto ma rację? Pan ma rację. Prokurator mówił w tym sensie, że jest pan podejrzany. Nie, powiedział, że popełniłem przestępstwo. Może przejęzyczenie. Jest pan, tak mówimy na etapie, że jest pan podejrzany. Dziękujemy, to wszystko. Ale tak dlaczego? Jak pan powiedział, będzie o 15 wyłożone postanowienie w sekretariacie. Dziękujemy, to wszystko. To jest postępowanie sądowe? Od razu nie zamknijcie, dotrzymajcie na miejscu.